Jakbyś mógł powiedzieć, co wiesz na temat willi na ulicy Witebskiej? Jakie znasz legendy? Znaczy, mam taką w sumie niepotwierdzoną historię, gdyż kolega kiedyś dotarł, teraz właśnie nie pamiętam, albo do członków rodziny, albo do osób, które kiedyś tam mieszkały. Historia wyglądała w ten sposób, że właścicielem był niemiecki, powiedzmy, gospodarz, miał ogromny sad, ładnie wszystko było ogrodzone. Miał konie, sadzinę. No i z takich dziwnych właśnie motywów pojawiło się tam coś takiego, że jedno pomieszczenie było pomalowane ściany na czarno. Był jakiś motyw kazirodztwa i przetrzymywania kogoś wbrew własnej woli. Ale ile jest w tym prawdy, to nie jestem w stanie tak na 100%. Po prostu nie są to potwierdzone. Nie są to potwierdzone. Rewelacje. No ale w każdym razie no, jest taka trochę dziwna historia. Nie wiem, czy pod wpływem tego, bo ja przez pewien okres, jak wchodziłem do tego obiektu, to jest jedyny obiekt, gdzie czułem się nieswojo. Jak zostawałem sam, musiałem od razu wyjść, tak jakby coś mnie wypychało dosłownie z tego budynku. Bo też słyszeliśmy o legendzie o staruszce chorej psychicznie, która miała tam zabić swojego wnuczka. Znaczy, no tu ciężko stwierdzić, bo takich namacalnych historii się nie znajdzie. Można jedynie polegać na opowieściach ludzi. A Bydgoszcz ma to do siebie, że ona była niemiecka, wróciła do nas i to jest ciężko jednoznacznie sprecyzować. Ostatnie pytanie. Wspomniałeś o pewnym specyficznym pomieszczeniu, w którym się źle czułeś. Możesz coś powiedzieć na ten temat? No to jest taki zabalony pokój, on ma takie specyficzne ściany, chyba taka kratownica jest na ścianach i jest sufit zawalony. No to tam zawsze czuję dyskomfort w tym pomieszczeniu. Do nawiedzonej willi w Bydgoszczy chcieliśmy przyjechać od bardzo dawna. Słyszeliśmy o niej i o jej legendach od kilku lat. Jednak nigdy nie było nam po drodze w tamte rejony. Zmieniło się to w sierpniu tego roku, a my w końcu mogliśmy zweryfikować legendę tej tajemniczej willi. Pojechaliśmy tam chyba w ostatnim dobrym momencie, zanim to miejsce kompletnie się zawali. Pozostały już chyba tylko 4 pomieszczenia, do których można wejść, nie ryzykując przy tym wdrapywania się na górę po zawalonych ścianach budynku i przeprowadzić tam badania zjawisk niewyjaśnionych. Chwilę przed północą byliśmy w drodze, żeby sprawdzić kolejną legendę rzekomo nawiedzonego miejsca. Nawiedzona willa w Bydgoszczy przy ulicy Witebskiej, a raczej to, co z niej zostało. Totalna ruina. Od zawsze chcieliśmy tu przyjechać, od bardzo dawna wiemy o tej miejscówce, jednak długo przekładaliśmy przybycie tutaj. No i widok zastał nas taki, jaki sami widzicie. Trudno się tutaj poruszać z obawy na własne zdrowie. Jednakże chcemy sprawdzić i legendy krążące na temat tego miejsca. A są one takie, że podobno w latach 50. chora psychicznie staruszka, która mieszkała tutaj w tej willi, zamordowała swojego wnuczka właśnie na terenie willi. Nie jest to potwierdzona informacja. Nie wiadomo też tak naprawdę, jakie przeznaczenie miała ta willa. Krążą pogłoski, że mogła być tutaj placówka szkolna.
ale tego też do końca nie wiadomo. Kolejne legendy mówią o tym, że słychać tutaj dziwne dźwięki i oczywiście płacz dziecka. Coś podobnego już tutaj dzisiaj usłyszeliśmy, ale to mogło być wszystko. Też jest mowa o dziwnych cieniach poruszających się po ścianach tej willi. Chcemy dzisiaj zweryfikować te legendy, sprawdzić, czy jest w nich ziarno prawdy, choć ta willa to ruina. No po to jesteśmy, żeby te legendy weryfikować i to miejsce też zawsze chcieliśmy sprawdzić. Więc rozstawiliśmy już wszystkie kamery, wracamy do kampera i będziemy monitorować na razie z zewnątrz. Nie ma tu dużo miejsca, więc sesje nie potrwają długo, ale zadziało się już kilka dziwnych rzeczy, także zobaczymy, co przyniesie projekt. Już na samym początku, gdy rozstawiliśmy wszystkie kamery w willi i byliśmy przygotowani do powrotu do kampera, tuż obok nas w zaroślach usłyszeliśmy dziwny dźwięk przypominający kroki, tak jakby ktoś się tam poruszał. Kamera po chwili również zarejestrowała jeszcze inny dźwięk, który miejmy nadzieję, że uda Wam się usłyszeć na materiale, ponieważ włączona była wtedy kamera Panasonic, gdzie dźwięk nie jest aż tak dokładny. Mam nadzieję, że jednak uda Wam się to wyłapać, bo dźwięk przypominał coś w rodzaju szlochu, zawodzenia. Cały czas również czułem zapach dziwnego alkoholu, a dokładnie chyba piwa, tak jakby ktoś tam był z nami. Więc jeśli miałby to być człowiek, to chcieliśmy to sprawdzić również z obawy o nasz sprzęt. Ktoś tu jest? Chodź sprawdzimy. Co? Chodź sprawdzimy. Ja usłyszałem krok. Nie wiem, jak ty. Ktoś tu jest? Halo. I tego jest ciekawe, czy jakieś zwierzę, czy... No, to mogło być zwierzę. Dziwna akcja. W ogóle jakieś dziwne tu dźwięki dochodzą. No, ale to jest też... las. Nie można o tym zapominać. Tu też jest woda. Więc różne dźwięki mogą wychodzić. Oby nie jakichś ludzi. Bo tego byśmy raczej nie chcieli. Mamy weryfikować legendy o duchach, a nie ludziach. Przypadkowo spotkanych w nocy pod willą.
ale tu czuję ten browar najbardziej. No dobra. No ale sprawdziliśmy. Chyba, że nie wiem, ktoś się ukrywał w czynach. Ale no to nie dojdzie. Cześć, nazywam się Radosław Czajkowski, jestem w grupie Mystery Hunters jako lider. Kamery rozłożyliśmy w miejscu, które kameruje nam taki z drugiej strony budynek. Tam jest takie pomieszczenie, o tu się przed chwilą coś poruszyło. Ciekawe co to było. Będziemy to widzieli. A z drugiej, strony jest wejście do tego właśnie, do tego miejsca. Więc jeżeli ktoś tutaj wejdzie, to będziemy to widzieli i możemy też obserwować, czy coś się dzieje. Co więcej, tam za tutaj, jak są te drzwi, tam jest takie okno i z tamtej strony są też różne kamery, które zamontowaliśmy z drugiej części budynku. Od tyłu, od frontu. Od tyłu, nie od frontu. Tam są dwie kamery full spectrum. Jedna nagrywa misia, bo legendy mówią o płaczu dzieci, no i druga nagrywa wejście z tamtej strony do budynku, a właściwie do trzech pomieszczeń. Jest też kamera z siatką laserową i lalką. I właściwie to tyle. Tak, na razie mamy dwie kamery Orlo do monitoringu. Sprawdzają się one dobrze, tylko trzeba je w dobrych miejscach postawić, żeby był zasięg. No i co? Będziemy dokupywali kolejne kamery, no i będziemy się starał, będę się też, żeby ten obraz był tutaj inny i tu inny i tu inny, bo na razie tak jest zdublowany na jednym i na drugim monitorze, ale to są nasze początki dopiero, jeśli chodzi o ten monitoring w kamperze. Powiedziałbym, że początki tej bardziej profesjonalnej strony, bo tak, zawsze chcieliśmy tak. Coś takiego... Znaczy już to fajnie wygląda, bo sami jak widzicie, patrzcie, możemy sobie zobaczyć. To mamy jedno, no to właśnie ten obiekt, te pomieszczenie, o którym mówiłem. Tu są te drzwi, tu jest to okno, już jest bardziej widoczne. Tylko widoczne jest na dwóch monitorach. Na tym i na tym. Tak samo. A tutaj mamy drugą kamerę Orlo na te wejście. Tutaj się tędy wchodziło. I będziemy właśnie sobie widzieli, że ktoś nam tu wejdzie, będzie chciał te Orlo ukraść albo szybko zareaguje, przeszkodzić, to będziemy widzieli, że coś tutaj się dzieje. W przyszłości planujemy jeszcze dokupić kilkanaście kamer do monitoringu, ale również będą kamery na kamperze, w środku, na zewnątrz, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, no bo tak naprawdę, co się dzieje wokół nas, bo ktoś tutaj może chodzić wokół kampera, a my tego możemy nie wiedzieć, a powinniśmy o tym wiedzieć. Teraz jakiś cień tutaj był. No. Tutaj.
Trzeba to sprawdzić z tego. Albo mi się wydaje. Wezmę zbliżę. Słuchajcie, w międzyczasie jak siedzimy w kamperze i monitorujemy willę od zewnątrz, na kamerach, chciałem wam jeszcze coś przekazać, bo byliśmy w willi za dnia. Robiliśmy ujęcia dzienne. Czułem się w miarę w porządku. Znaczy tam to ucho mnie jeszcze bolało trochę, zatykało mi je. Zrobiliśmy ujęcia dzienne. Kilka zdjęć. Wróciliśmy do hotelu i od razu chciałem się położyć, zdrzemnąć tak ze 2 godziny. I to UPS reaguje, bo się chyba rozładowuje. I w momencie jak wszedłem do pokoju i rozebrałem się, chciałem wejść na łóżko, momentalnie zlały mi 7 poty. I takie dreszcze mi przeszły. Zastanawiam się, czy jest możliwe, że coś tam jest w tej willi i tak wpłynęło na mnie, że po prostu trochę źle się poczułem, gorzej. W momencie jak wróciliśmy do hotelu. Będziemy to chcieli sprawdzić dzisiaj. Jeszcze podczas przeprowadzania sesji i niedługo idziemy już do willi, bo UPS się rozładował, ale jeszcze chwilę popatrzymy na laptopie, monitoring, no i będziemy szli do nawiedzonej willi, żeby przeprowadzić różne inne badania. Co prawda nie będzie tego dużo, bo pomieszczeń nie jest dużo, nie ma gdzie się przemieszczać, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby było dobrze.
Co przyniosła obserwacja nawiedzonej willi z poziomu monitoringu w kamperze i analiza wszystkich nagrań z kamer? Oczywiście można powiedzieć, że kilka niepokojących dźwięków i anomalii, które nie muszą być wcale zjawiskami i zdarzeniami nadprzyrodzonymi. Do tego jednak wrócimy pod koniec materiału. Pora na badania wewnątrz budynku. Dobrze więc, jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy skontaktować się z małym chłopcem, który podobno nadal tutaj żyje, choć nie pochodzi z tego świata. Mały chłopczyku, jeżeli jesteś tu z nami, przynieśliśmy ci zabawki. Żebyś mógł się pobawić. Jest Misio, jest lalka. Ona wygląda strasznie, ale nie jest straszna tak naprawdę. Pokaż się nam. Czy nadal jesteś w tej willi? Czy można usłyszeć twój płacz? Możesz do nas przyjść, nie musisz się obawiać. Nie zrobimy ci krzywdy. Chcemy tylko z tobą porozmawiać. Możesz dotknąć i użyć jakiejkolwiek zabawki, którą przynieśliśmy. Czy czasami płaczesz w tym miejscu? Możesz powiedzieć, dlaczego płaczesz? A możesz powiedzieć, lub pokazać, czy to ty użyłeś teraz i zaświeciłeś tą czerwoną diodę? Jeżeli tak, dotknij urządzenia z drugiej strony. Możesz też użyć innej zabawki, dotknąć jej. Nie bój się. Jakie pytanie zadałem? Możesz też dotknąć innej zabawki, nie bój się. Tak, tylko wcześniej było, żeby użył zielonego. Jeżeli to on, ale... Ciekawe, czy to jest odpowiedź na to. No właśnie. Zadam jeszcze raz to samo pytanie. Czy jesteś tutaj z nami, mały chłopczyku? Zaświeć jeszcze raz na zielono, jeżeli to ty. Albo użyj innej zabawki, żebyśmy mieli pewność, że to ty. Dotknij Misia. Albo lalki.
Możesz też wydać jakiś dźwięk. Poruszyć czymś, stuknąć. Podobno słychać tu twój płacz. Czy to prawda? Zaświeć na zielono. Czy jest możliwe, że to ty? Dobrze, więc będę zadawał pytania rzadziej, bo być może potrzebujesz więcej czasu na odpowiedź. Proszę, powiedz mi, czy możliwe, że to ty sprawiłeś, że poczułem się gorzej po odjechaniu z tego miejsca? Jeżeli tak, proszę, skumuluj siły i zaświeć to urządzenie jeszcze raz na zielono. Poczekamy na twoją odpowiedź. Termowizja nic? Nic. Podobno w tym miejscu widać cienie na ścianach. Czy są tu inne dusze, które mogą się zamanifestować i pokazać swoją obecność? Czy jakiś duch zamieszkuje tę willę? Coś piszczało. Coś piszczało. Coś piszczało. W którym miejscu mniej więcej? Tam. Pip, pip, pip. Co to mogło być? Skoro wejście jest z tej strony, to tam są nasze kamery, ale chyba, że lampa się... Ale czy ona wydaje dźwięk jakiś? Nie, ja bym to sprawdził. Dobra. Ja pójdę tam. Możesz... Wyłączyłeś? Wyłączyłem. Masz tu lampę, jakieś światło? Idę też, bo ja mam kamerę. Dotknij czegoś w tym pomieszczeniu. Misia, lalki. Zaraz do ciebie wrócimy. Wezmę.
to ja tu zaczekam. A tu? Ale tu nie da się wejść. Co tam jest? Tych pomieszkań. Pokaż. Nagram. Trochę tam się nie da wejść. A woda? No. Powiem wam, że wydarzyło się wokół tej willi parę dziwnych rzeczy. Jakieś dziwne odgłosy, zapachy, kroki, szmery jakieś w lesie. Dźwięki, jakiś lament, coś takiego na samym początku. No ale czy to nie jest za mało, żeby mówić, że ta willa jest nawiedzona? Co prawda mogłyby potwierdzić pewne pogłoski, ale no my nie chcemy za bardzo bazować na jakichś zasłyszanych historiach. Co uda nam się zarejestrować. Tak jak teraz. Ciągle jakieś dziwne szmery, łamanie gałęzi. Dziwne odgłosy, no ale wiadomo, że ten las wokół pracuje. W nocy. Więc nie ma co się podpalać. No też mówią, że w tych oknach budynku widać jakieś cieniste postaci. Też na razie nic takiego ani za dnia, ani w nocy nie zauważyliśmy. Więc oprócz tych dziwnych sytuacji, które wcale nie muszą być dziwne, na razie nie wydarzyło się nic wielkiego w tej rzekomo nawiedzonej willi. Tam jakieś światło, chociaż w pewnym momencie myśleliśmy, że widzicie tam? No tam. W pewnym momencie myśleliśmy, że ktoś tu jest. Słyszeliśmy jakieś kroki. No ale... Co się stało? Nic, trochę opowiadałem. Jeszcze o tych legendach i o tym, co tutaj usłyszeliśmy. Kamery całe? Tak, nie wiem, co to tak zapiszczało. Ale było ewidentnie pip, pip, pip. Właśnie mówiłem o tym, że takie dziwne dźwięki tutaj. No ale i też... I wiadomo, tam cały czas może z tych fabryk, ale... Ale kurde... Jakieś tajne pomieszczenie, którego nie zauważyliśmy. Zobacz, jaki pająk wielki. Co tu jest? Nic. Aha, jakieś te... Składowisko. Dziwne miejsce.
Wracamy jeszcze do środka. Przeprowadzamy sesję EVP. Zobaczymy, czy uda się zarejestrować jakiś dźwięk na dyktafonie analogowym. Jestem ciekaw, czy jak nas nie było, czy Flux w jakiś sposób reagował. Będziemy to w stanie sprawdzić na kamerze poprzez dźwięk. No bo też zdarzało się tak, że byliśmy w środku, Flux reagował, a jak wychodziliśmy, była cisza. I też jak nie zadawaliśmy pytań, to była cisza. Muszę wam powiedzieć, że Flux to ciekawe urządzenie i muszę wam przyznać też, że na początku byliśmy do niego dosyć sceptycznie nastawieni i tutaj właśnie wychodzi to, co zawsze powtarzamy, że staramy się nie bazować na wyłącznie jednym urządzeniu, żeby jak najbardziej wykluczyć okoliczności jakiegoś przypadku. Po kilku ostatnich projektach, a przede wszystkim po tym z nawiedzonej willi w Bydgoszczy, stało się dla nas bardziej intrygujące i coraz bardziej się do niego przekonujemy. Oczywiście dla niektórych może to zabrzmieć naiwnie i powiedzą, że to zwykły zbieg okoliczności. Jednak jak sami zdążyliście zauważyć na materiale, Flux reagował tylko i wyłącznie w momencie, w którym my byliśmy w pomieszczeniu. I wydawał się dawać odpowiedzi, które mogły być zbliżone sensem do zadawanych przez nas pytań czy poleceń. Nie reagował natomiast, gdy wyszliśmy z willi, z pomieszczenia, w którym przeprowadzaliśmy badania. Na Facebooku opublikujemy surowy materiał, który będziecie mogli przesłuchać i sprawdzić, że gdy wyszliśmy z tego pomieszczenia, Rempot milczał. Ciekawe zjawisko, lecz czy paranormalne? Oceńcie sami. Więc może coś w tym urządzeniu jest? Stoimy w pomieszczeniu, w którym dach to jest bardzo wątpliwa konstrukcja, więc nie powtarzajcie tego, bo no, każdy wchodząc tu robi to na własną odpowiedzialność. No i tutaj nie wchodzić. Rzeczywiście najgorszy obiekt ze wszystkich... To najgorszy stan, co nie? Najgorszy stan ze wszystkich, które badaliśmy, rzeczywiście tutaj jest, no katastrofalnie to wygląda, więc nie ma sensu nawet tu wchodzić, badać, urbexować, bo to też nawet się na urbex nie nadaje. No grozi kalectwem i to takim sporym, nawet jakby się ktoś chciał wejść na dach, no tutaj wszystko, cała podroga jest spuchniała, bez sensu, to jest. Nie wiadomo, kiedy runie. Tak, i my tutaj jak stoimy, to cały czas obserwuję ten sufit, bo cały czas słychać, że to wszystko żyje, wszystko działa. Na szczęście nie padało, więc te deski są suche, ale jakby były mokre i ciężkie, to nie wiadomo, kiedy to się zawali. Pytanie, czy w takim domu, w takiej ruinie nadal mogą mieszkać jakieś duchy? Ciekawe. Wydaje mi się, że mogą nadal, ale czy jesteśmy w stanie, albo ktokolwiek jest w stanie to w jakiś sposób zbadać, nie biorąc pod uwagę, że no już te pomieszczenia, które były najbardziej aktywne, mogą być albo niedostępne, albo no tam widzieliśmy jedno okienko, przez które nie da się wejść, no chyba, że ktoś jest małym dzieckiem,
Tutaj też widzieliśmy, że da się wyjść do piwnicy po schodkach. No wszystko jest takie, że no raczej nie ma co ryzykować. No dobra, zacznijmy sesję. Zobaczymy, czy może ktoś coś postanowi się do nas odezwać. Dobrze. Możesz powiedzieć, jak miałeś na imię? Czy zostałeś tu zabity przez starszą kobietę? Czy płaczesz? Możesz to powiedzieć do tego urządzenia z czerwoną lampką. Możesz powiedzieć, dlaczego płaczesz? Możesz powiedzieć, jak umarłeś? Czy jest tutaj więcej dusz? Czy to przez nie płaczesz? Chcemy się dowiedzieć, czy tutaj jesteś. Zamanifestuj się.
ostatnie pytanie. Czy jesteś tutaj z nami, w tej willi? Czy nawiedzasz tę willę? Tak. Odpowiedz tak, jeżeli jesteś tutaj. Dotknij jakiejś zabawki. A teraz? Flux. No. Możesz dotknąć innej zabawki? Zobacz. Podchodzę do misia. Dotykam go. Możesz to zrobić też? Możesz też go dotknąć? Wywrócić? Albo tej lalki? Tak jak ja jej dotykam? Kończymy. Co tu jest? Gdzieś tam. Znowu jakiś krok. Kto tu jest? Wyjdź. Może jakieś zwierzę. Co tutaj jest? I teraz na pewno coś będzie. No było. Pytanie co? Co? Pytanie co? Wydaje mi się, że może być jakieś zwierzę. Kilka niepokojących odgłosów, które zarówno mogły przypominać kroki, ale równie dobrze mogły być dźwiękami popadającego w ruinę budynku, a także dźwięki przypominające zawodzenie, jęki lub szlochanie. Nietypowy zapach utrzymujący się w powietrzu, który mógłby zdradzać obecność osób trzecich w okolicach budynku. Czy to wystarczająco, czy jednak za mało, żeby uznać tę willę za nawiedzoną? Zakończyliśmy kolejny projekt w nawiedzonej willi na ulicy Witebskiej w Bydgoszczy. Jakie wnioski na chwilę obecną, nie przeglądając jeszcze kamer, bazując jedynie na monitoringu i własnych odczuciach? Żadne. Tak naprawdę to, co się działo w środku, można nazwać jakimiś drobnymi anomaliami, które tak naprawdę nie potwierdziły się na innych przyrządach, niestety. Więc znacie nas i wiecie, że jak nie bazujemy na jednym, tylko chcemy, żeby to się pojawiło minimum na dwóch. A nie było takiej sytuacji. No ciekawa jest ta opcja z tym, że Piotrek jest tak się mocno poczuł po tym, jak był tutaj w tej willi.
Ale też no... Tak, tylko, że to są nadal rzeczy, które można wyjaśnić to, tak, to, to są nadal takie, no on jest chory cały czas, więc może po prostu choroba się rozszerza i tak dalej. Zobaczymy, to raczej nie mówiłbym, że to jest powiązane. Ale było dziwnych kilka kroków. Było słychać jakieś... Tylko, że to też można powiedzieć, to, że zwierzęta. Tak, bo no, tutaj jest niedaleko rzeka, więc no to mogły być zwierzęta, mogło być wszystko tak naprawdę, więc no ciężko jest to jednoznacznie określić. A oprócz tego, no tak naprawdę no ten projekt został zrealizowany, zobaczymy co jest na kamerach oczywiście, ale jest to tak zniszczony obiekt, że no nie można powiedzieć, że ten projekt został tak zrobiony od A do Z, no bo niestety... Nie dało się. Nie można było wejść na górę, nie można było wejść na dół. Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Ile nam obiekt, na ile nam obiekt pozwolił, tak? Podsumowując, nie zadziało się, przynajmniej gdy my byliśmy w środku, nic takiego, co by mogło wskazywać, że to jest jakaś duża anomalia. Więc oczywiście zobaczycie to, co nagrały kamery. Nasze wnioski, nasze podsumowanie już macie. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, bo jeszcze nam z Bydgoszczy zostały 3 miejsca. Także miejmy nadzieję, że okolic będzie się Bydgoszczy, bo działo. To jest Bydgoszcz, a ten to raczej bardziej takie okolice. Okolice, tak. Tak, ale co rzeczywiście prawda, 3 miejsca. W okolicach Bydgoszczy. 3 miejsca, no i jeszcze 4 w tym rajdzie, który tak nas jest. Czeka. Więc... Miejmy nadzieję, że zdrowie się poprawi. Na chwilę obecną kończymy projekt w nawiedzonej willi. No i czekajcie na kolejne. Subskrybujcie. Thank you.